Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie moi drodzy, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić na szydełku takie śliczne choinki. Taką choinkę można wręczyć komuś składając życzenia świąteczne, albo wykorzystać ją do zrobienia dekoracji świątecznej w naszym domu, czegoś na kształt stroiku. Takie choinki robi się bardzo szybko, bardzo łatwo i bardzo przyjemnie, dlatego ogromnie Was zachęcam do wydziergania właśnie tego typu ozdób świątecznych. Do ich zrobienia będziemy potrzebować wypełniacz do poduszek albo po prostu watę lub jakąś gąbkę, którą wypchamy naszą choinkę, żeby ona była taka puchata. No i oczywiście przyda nam się coś do ozdobienia choinki, ale tutaj to już jest pole dla Waszej wyobraźni. Ja pod koniec filmu pokażę Wam, co ja wykorzystałam do ozdobienia tych choinek. Pokażę Wam również, w jaki sposób chyba najłatwiej je ustawić, jeżeli nie mamy zakupionego drewnianego stojaczka do takiej choinki. Jak widzicie, te dwie choinki białe są nieco większe od tej czerwonej i zielonej. Te dwie kolorowe były dziergane włóczką mimozą, z której wcześniej powstawały też podstawki w kształcie bombek. Natomiast te choinki powstały z włóczki kotek. A więc wychodzi na to, że kotek jest nieco grubszą włóczką od mimozy, ponieważ szydełko, które używałam i przy mimozie, i przy kotku, to szydełko 3 mm. No dobrze, moi drodzy, w takim razie zapraszam Was teraz na filmik, w którym pokażę krok po kroku, jak zrobić na szydełku taką śliczną choinkę. No dobrze, ja będę dziergała dzisiaj włóczką mimozą zieloną i szydełkiem 3 mm. Zaczynamy od zrobienia pętelki, a następnie wykonujemy 4 oczka łańcuszka. Te 4 oczka łańcuszka zamykamy oczkiem ścisłym w kółeczko. I gotowe. Teraz 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i następnie w nasze kółeczko wbijamy się 8 słupkami. Mamy już 8 słupków. No i teraz 3 oczka łańcuszka, odwracam robótkę i następnie wbijam się słupkiem w to samo miejsce. I w ten sposób będziemy zaczynać i kończyć każdy nasz rząd 2 słupkami w jedno oczko. Teraz w kolejne 3 słupki wbijam się po kolei słupkiem. Czyli robię 3 słupki w 3 kolejne oczka. W ten sposób. Teraz będzie zakręt, czyli jakby czubek naszej choinki. Wykonujemy 5 słupków w jedno oczko. 1, 2, 3, 4, 5. W ten sposób. No i teraz ponownie w 3 kolejne oczka 3 słupki. I jesteśmy na brzegu i tak jak Wam powiedziałam, kończymy również rząd 2 słupkami w ostatnie oczko. Raz,
i 2. W ten sposób. Kolejny rząd. 3 oczka łańcuszka. Odwracamy robótkę. Słupek w to samo miejsce. I teraz z tych słupków, które będziemy wbijać w kolejne oczka, w każdym rzędzie będzie nam przerastać po 3. Czyli w poprzednim rzędzie mieliśmy 3 słupki w 3 kolejne oczka, to teraz wykonamy ich 6. Raz. 2. 3. 4. 5. I 6. W ten sposób. I teraz ponownie w następny słupek, który będzie szczytem czy też czubkiem naszej choinki, wykonujemy 5 słupków w jedno oczko. Cztery. I 5. I teraz w kolejne 6 oczek, kolejne 6 słupków z poprzedniego okrążenia, wkłuwamy się po słupku. Czyli w każde oczko jeden słupek. W sumie ma być ich 6. Gotowe? No i teraz ostatnie oczko, 2 słupki. Czyli jak widzicie, cały schemat nam się powtarza. I taki trójkącik, bo powstaje nam, nasza robótka ma kształt trójkąta, powtarzamy do momentu, aż tych słupków wkłuwanych kolejno w oczka, w słupki z poprzedniego okrążenia będzie 15. My w każdym okrążeniu dodajemy 3 słupki, w związku z czym tutaj mieliśmy 6, w następnym okrążeniu będzie ich 9, potem 12, aż w końcu 15. Robótkę zaczynamy za każdym razem 2 słupkami w pierwsze oczko i kończymy 2 słupkami w ostatnie oczko. Na czubku, w ten słupek na samym szczycie, zawsze wbijamy się 5 słupkami. Natomiast między tymi 2 słupkami, a 5 słupkami tutaj w ten jeden słupek na szczycie musi się znaleźć aż 15 słupków kolejno, żebyśmy zakończyli naszą pierwszą część choinki. Czyli teraz będę robić, zaczynam od 3 oczek łańcuszka, odwracam robótkę, wbijam się ponownie w to samo oczko. Było 6 słupków, czyli teraz wykonam ich 9, 5 słupków tu na górze, 9 i 2 słupki w ostatnie oczko. No i mamy ten rząd zrobiony i ponownie 3 oczka łańcuszka, odwracam robótkę, słupek w to samo miejsce. Mieliśmy 9 słupków, teraz mamy słupków 12 do zrobienia. Kolejno 12 słupków, następnie 5 słupków tu po środku, 12 słupków i 2 słupki na końcu w ostatnie oczko. No i jest już 12 słupków, więc kolejny rząd, 3 oczka, słupek w to samo miejsce. No i w kolejnych 15 oczek, 15 słupków, następnie 5 słupków w jedno oczko, 15 słupków i 2 słupki na samym końcu w ostatnie oczko. I to będzie ostatni rząd tej najszerszej części naszej choinki. No i tak wygląda zrobiona już najszersza część naszej choinki. Teraz wykonujemy jedno oczko łańcuszka, odwracamy naszą robótkę i teraz musimy oczkami ścisłymi przejść na 12 słupek, licząc tutaj od brzegu. Zrobiłam oczko łańcuszka, pierwszy słupek omijam,
wgłuwam się w drugi słupek bez narzutu, przeciągam nitkę i przeciągam, czyli wykonałam oczko ścisłe, jestem na drugim słupku. Trzeci, czwarty, piąty, moment, tu, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty i dwunasty. Przeszłam sobie na dwunasty słupek, licząc od brzegu. I teraz robię to samo, co robiłam do tej pory, czyli trzy oczka łańcuszka, następnie słupek w to samo oczko, nie odwracam robótki, bo już ją wcześniej odwróciłam. Czyli mam trzy oczka łańcuszka, słupek w to samo miejsce i następnie wykonuję słupki aż do samej góry. Będzie ich 7. Następnie 5 słupków w kolejne oczko, czyli zakręcamy. I kolejnych 7 słupków w tą stronę. Mam zrobionych 7 słupków. No i teraz następne oczko wkłuwam się 2 słupkami, czyli kończę ten mój rząd krótszy. Raz i 2. No i powtarzam teraz mój schemat, czyli 3 oczka łańcuszka, odwracam robótkę, słupek w to samo miejsce. No i teraz kolejne słupki. Tu miałam ich 7, czyli w tym rzędzie będzie ich 10. 10 słupków, 5 słupków na samej górze, 10 słupków i 2 słupki, ostatni słupek z poprzedniego rzędu. No i mamy już 2 części naszej choinki, najszerszą, tą nieco mniejszą. Pora przejść do najmniejszej, tej, która będzie najwyżej. No i teraz znowu, moi drodzy, będą nam potrzebne oczka ścisłe. Czyli robimy jedno oczko łańcuszka, odwracamy naszą choinkę i przechodzimy tak jak poprzednio, tylko tutaj przechodziliśmy 12 oczek, teraz przejdziemy zaledwie 10. Czyli wkłuwam się nie w pierwsze oczko, tylko w drugie. Przeciągam, czyli jestem w drugim oczku, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gotowe, przeszliśmy. No i ponownie 3 oczka łańcuszka, słupek w to samo miejsce. No i teraz po kolei słupki. Tych słupków, których mamy teraz wykonać, które mamy teraz wykonać, powinny być 4. Jeden już jest, 2, 3, 4. W kolejne 4 oczka, 4 słupki. Jesteśmy na samej górze, a więc pora na 5 słupków w jedno oczko. To już będzie naprawdę góra, sam czubek naszej choinki. Jest 5. No i teraz ponownie 4 słupki. W kolejne oczka. 4 słupki zrobione, więc w następne oczko wkłuwam się 2 słupkami. I to jest nasz brzeg. Przechodzimy teraz
do ostatniego rzędu, czyli trzy oczka, odwracam robótkę, słupek w to samo miejsce, no i w kolejne oczka słupki. Pamiętacie, że dodawaliśmy słupki w każdym kolejnym rzędzie po trzy, czyli skoro mieliśmy tutaj cztery słupki, to teraz musimy zrobić ich siedem. W każde kolejne oczko robimy słupek. Teraz pięć słupków w następne oczko. No i kolejne 7 słupków, następne 7 oczek. Naszą robótkę kończymy, wkłuwając się dwoma słupkami tutaj w ostatnie oczko. Raz. I dwa. I moi drodzy, nasza choinka jest już zrobiona. Teraz wystarczy odciąć nitkę, przeciągnąć i następnie ją wrobić. Nitka jest wrobiona. No i teraz, moi drodzy, żeby zrobić naszą choineczkę, będziemy potrzebowali dwóch części identycznych choinek. Teraz będziemy te nasze choinki zszywać. Czyli składamy je razem, nieważne jakimi stronami, i po prostu zszywamy tą samą włóczką półsłupkami. Zaczynamy w tym rogu, tutaj, ponieważ zszyjemy półsłupkami te brzegi i jak dojedziemy dotąd, to tą naszą choinkę wypchamy sobie wypełniaczem do poduszek i następnie na samym końcu zszyjemy dół. Choinkę zszywamy po prostu łapiąc za brzegi półsłupkami. Najpierw wykonuję oczko łańcuszka, w tym samym miejscu półsłupek. Staram się jechać jak najbliżej brzegu i wykonuję półsłupki. Jeden przy drugim. Zszywam choinki w ten sposób. No i tak wygląda już zszyta nasza choinka. Został mi tylko dół, w związku z czym wyciągam sobie nitkę, żeby nic mi się nie spruło. I teraz wykorzystam wypełniacz do poduszek. Mój wypełniacz wygląda w ten sposób, bardzo mięciutki, puchaty, i po prostu upycham sobie ten wypełniacz w choinkę do końca. Można sobie pomóc szydełkiem, tak aby on mi tutaj wszystko ładnie wypełnił. I gdy mamy wypełnioną naszą choineczkę, szydełko i zszywamy półsłupkami dolną krawędź. No i tak wygląda zszyty brzeg naszej choinki. Możemy teraz obciąć nitkę. I teraz pora, aby wszystkie końcówki nitek powrabiać. Następnie je przecinamy. Jeżeli gdzieś coś jeszcze, jakaś niteczka nam sterczy, możemy ją po prostu w
wciągnąć do środka naszej choinki, żeby była niewidoczna. No i tak prezentuje się gotowa, zszyta choinka jeszcze przed ozdobieniem. Najprostszym sposobem ozdobienia choinki to jest po prostu zawiązanie kokardki. Jeżeli chcemy, aby nasza choinka była delikatna, skromna, to bardzo ładnie tutaj prezentuje się jutowy sznurek. Ja taki sznurek kupiłam na takich szpulkach, więc jest spory zapas. Możemy również wykorzystać zamiast jutowego sznurka wstążeczkę. Tutaj mamy czerwoną wstążeczkę oraz takie naklejki. To się kupuje w takich paczuszkach. Ja je po prostu pocięłam, odkleiłam, przykleiłam w odpowiednie miejsce. One nie trzymają zbyt mocno. To Wam już powiem. Te cekinki, czy też te perełki, takie diamenciki naklejane, nie mają zbyt mocnego kleju. O, jak widzicie, tu już jednego brakuje. Także nie jest to ozdoba zbyt trwała. Można kupić po prostu koraliki albo perełki i cienką niteczką naszyć je na choinkę. To troszkę jest czasochłonne, troszkę wymaga więcej pracy, ale na pewno choinka będzie się pięknie prezentować, no i takie koraliki od niej nie odpadną. Można również wykorzystać, to również znalazłam w pasmanterii, takie kuleczki. Gąbczaste, nieduże kuleczki. Ja ich naklejałam po prostu za pomocą kleju Magic. Klej magiczny. On jest biały, ale po wyschnięciu robi się przezroczysty, także go zupełnie nie widać. No i jak widzicie, taka choinka bardzo ładnie również się prezentuje. Można również w pasmanterii dostać różnego rodzaju taśmy. Tutaj są gwiazdki, które ja kupiłam na takiej taśmie. Również je poodcinałam i przykleiłam klejem Magic. Ok, no to teraz jeszcze pokażę Wam, bo oczywiście takie choineczki możemy po prostu komuś podarować, ale możemy je również ustawić. Można kupić w sklepach specjalne stojaczki, bardzo ładne, profesjonalne, drewniane, na które możemy taką choineczkę nadziać, ale możemy też zrobić stojaczek bardzo takim domowym sposobem, to znaczy wystarczy patyczek od szaszłyków, który przecinamy, łamiemy na pół, a styropianową bombkę również przecinamy na pół, wbijamy patyczek w tą bombkę. To nam się bardzo ładnie nie przewróci, jest stabilne. I teraz tutaj mamy początek naszej choineczki. No i tu wbijamy nasz patyczek delikatnie, żeby niczego nie zaciągnąć. No i proszę bardzo. Choineczka będzie nam bardzo ładnie, stabilnie stała, no i ładnie się bardzo prezentowała. Moi drodzy, zapraszam Was serdecznie na mój blog crochet.pl. No i oczywiście zachęcam ogromnie do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo mocno i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa! No dobrze, moi drodzy, w takim razie zapraszam Was na filmik. No dobrze, moi drodzy, w takim razie zapraszam Was, moi kochani. Boże! Moi drodzy, zapraszam Was bardzo na mój blog Anka gotuje.pl. Nie, to nie ten blog, Ania, myśl. To co, jeszcze raz? Jeszcze raz, a co tam? Możemy. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.